Słuchajcie, właśnie patrzę na warunki i pomimo listopada, dzisiaj jest 15, przepiękne słońce, jest 7 stopni i właśnie jadę polną dróżką, żeby trochę polatać. Namierzyłem bardzo fajny tutaj zagajnik, taki fragment lasu, gdzie są kolorowe drzewa i chciałem tutaj zrobić loty. Wczoraj właściwie robiłem porównanie gogli Integra z goglami trójką i dzisiaj chciałem zrobić loty nad Zgulem, ale słuchajcie, z dwoma kamerami, Action 4 i GoPro 12, żeby zobaczyć, jak się sprawują w fajnym takim oświetleniu jesiennym właśnie te dwie kamery i którą kamerę tak naprawdę sobie wybrać do lotów FPV. Zwrócimy uwagę na kolory, na stabilizację. Ustawienia będą klasyczne, 4K w 50 klatkach, stabilizacja w postprodukcji, czyli albo Gyroflow, albo Resteady. No i tutaj co jeszcze chciałbym wymyślić, jeżeli chodzi o profil kolorystyczny, to na pewno dla Action 4 możemy D-Log M już. Manualne ustawienia ekspozycji, 1/100 sekundy w 50 klatkach na sekundę, filterek ND16 w obu przypadkach. Zobaczymy, jak nam się to sprawdzi. Tutaj mam kawałek trudniejszej drogi, mam nadzieję, że przejedziemy. Już wczoraj musiałem siedzieć trochę przy aucie, szybka wkrętarka, 8 wkrętów i jedziemy dalej. Czyli jest ten oryginalny uchwyt na nią, oryginalne mocowanie, filtr ND16, to jest filtr marki Telesin, mam go od Janusza pożyczonego. To jest 5-calowy dron na module O3, mam tutaj numer operatora też i pakiet 4S 1400 mAh. Tak ta całość wygląda. Lecimy z Action 4 teraz i tu jest ten fragment lasu, chyba to jeszcze nie jest on, chociaż to już jest on. Jest przepiękny, wygląda bardzo dobrze. 50 megabitów na sekundę, ja to polatam spokojnie, jak pamiętacie, wieje dosyć mocno i czuję, że mnie ściąga. Sygnał nie jest idealny, bo tutaj są wysokie te drzewa, a ja jestem niedaleko, ale chciałbym zejść odrobinkę niżej i pomanewrować przy nich. Co prawda ten wiatr faktycznie nie jest rewelacyjny, dzisiaj ciepło, ale wietrznie, ze światłem zrobimy sobie takie ujęcia. Polatam z bardzo spokojnym cruisingiem wokół nich, pomiędzy drzewami, po to, żeby sprawdzić głównie, jak się te kamery spisują. Będziemy mieli pełen obraz sytuacji. 1/100 sekundy manualne ustawienie ekspozycji. ISO od 100 do 400 ustawiłem i jest 4K w 50 klatkach. Teraz straciłem wizję całkiem w goglach. Już byłem dość nisko, ale mimo wszystko ładnie. Te gogle trójeczki odzyskują pięknie. Było takie delikatne przeciągnięcie przy 2 megabitach na sekundę i już jest lepiej teraz. Ściąga mnie wiaterek. Jak się obniżę znowu, to mamy słaby sygnał. Dobra, spróbujmy zrobić dive'a. To nie musi być bardzo długi lot. I teraz zobaczcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dive. I te drzewa. Bardzo mi się podoba ten obraz dzisiaj. Oprócz wiatru jest naprawdę rewelacyjnie. Latam na O3 O3 bez żadnego filterka. Za chwilę sobie wylądujemy, zmienimy na GoPro i będziemy mieli okazję, żeby porównać te dwie kamery. Będziecie mieli okazję też zobaczyć. Ja bym tu chciał jeszcze osiągnąć flary. Spróbujmy polecieć troszkę pod słońce, ale pomiędzy drzewami. Czyli taki efekt. Taki. Żeby zobaczyć, jak jedna i druga kamera spisują się pod słońce. Mniej więcej tak jak teraz. Tu jeszcze chciałbym centralnie polecieć pod słońce, czyli polecę w prawo, a za chwilę w lewo. Już będziemy za moment wracać, tak jak teraz. Super jest. Dobra. Wracam, wyląduję i zamienimy kamery. Nie? Tak prezentuje się GoPro w tym wykonaniu na Nazgulu. Trzeba Nazgula rozbroić, żeby sobie nie do twarzy nie dokładać. Za chwilę bazerek się odezwie. Jak się odezwie bazerek,
kończymy nasz film. Ogólnie bardzo fajnie, filtry Freewella, tutaj mamy i Telesyn, ND16 w obu przypadkach, ustawienia, takie, że trzeba postprodukcję zrobić jeszcze, dopiero wyciągnąć, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. No trzeba by jeszcze spróbować GoPro, powyciągać z tego profilu kolorystycznego flat. Myślę, że też jest duży potencjał i na pewno też można sporo zrobić. Ale na dzisiaj jestem ogólnie zadowolony. Zobaczymy, jak premiera nowej O4 wpłynie. I to też może być kluczowa sprawa. A jak obiecałem, kończymy, bo zaczyna już buzzer piszczeć, zaraz go rozbroję. Dobra. Jak pamiętacie, lecimy pomiędzy kolorowymi drzewami. Spokojne loty. Mamy stwierdzić, która kamera jest ciekawsza. Na początek się zwrócę trochę ze światłem, ze słońcem. Może tak. Obie kamery mam w trybie manualnym, jeżeli chodzi o ekspozycję. 1/100 sekundy, filterek ND16 w obu jednostkach. 4K w 50. Współczynnik proporcji, jaki miałem w Action, to był 4/3. Tutaj jest 8/7. Stabilizacja w postprodukcji. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Jakieś podstawowe ustawienia dodatkowe typu sharpness na -2. Jeżeli chodzi o profil kolorystyczny w GoPro, naturalny, zwykły. Natomiast w Action jest profil D-Log M. Nie? I to jest ta różnica. Ciężko mi jest tutaj w postprodukcji GoPro tak lepiej potraktować niż naturalny kolor. Dlatego też, że nie łączę z innymi ujęciami jakoś specjalnie tych montaży w tej chwili. Tylko jest to jedno ujęcie. To, co sobie mieliśmy zrobić, to jeden dive, bo tu już widzicie, jak to mniej więcej wygląda przy takich klasycznych minięciach. Więc teraz polecimy sobie w stronę słońca i opuścimy drona. Jeszcze kawałeczek. Tu jeszcze akumulator nawet mam, także się cieszę. Dobra, i stąd sobie zrobimy taki delikatny dive. Tak jak teraz. I tu widać mniej więcej, jak to wygląda. Bardzo ładnie. Podoba mi się, jak ten dron schodzi, właśnie jak ten punch był. I teraz jak schodzi do dive'a. Fantastycznie. No i drugą rzecz ostatnią, którą miałem zrobić podczas tego testu. Szybki test, tak po to, żeby zobaczyć sobie, jeżeli chodzi oczywiście o FPV, bo GoPro będzie słabsze pod kątem na pewno ujęć wieczornych, to jest jedna rzecz. Nawet jak jest pochmurny dzień, Action da dużo lepsze ujęcia, vlogi to samo, ale GoPro może być lepsze pod kątem stabilizacji, to na pewno. Pod kątem współpracy z filtrami ND, o tym się mówi też, jeżeli ktoś potrzebuje mieć faktycznie te efekty rozmycia i migawkę na poziomie 1/100 sekundy na przykład, czy 1/50 nawet, to jak najbardziej. No i jeszcze jest kolejna sprawa, mianowicie odzwierciedlenie kolorów, głębia, flary, to jest lepsze w GoPro, nie? Action ma swoje zalety, lepsze akumulatory, szybsze ładowanie, fajny interfejs, już w piątce wygląda to nawet dużo ciekawiej, wbudowana pamięć. Ale to nie znaczy, że GoPro jest taką tragiczną kamerą. To, że jest w słabej sytuacji finansowej, to, że ludzie tak seryjnie marudzą na GoPro, to nie znaczy, że to jest zła kamera, bo ja ciągle uznaję ją jako numer jeden, przynajmniej do FPV. I tej wersji się trzymam. Oczywiście, tak jak powiedziałem, słabe warunki oświetleniowe, ciemno, zachmurzone niebo, jakaś niebieska godzina czy vlogi, no to Action tutaj bierze górę. Pamiętajcie, że przed nami kolejne przybliżenia poszczególnych kamer i modeli w ogóle urządzeń, więc może się okazać, że za rok będziemy mieć odmienną sytuację. Tak to wygląda. A w ciągu następnych dni przyjedzie do mnie Insta360 Go S3 ze współpracy z AliExpressem, co ciekawe, ją dostałem, czy mam ją otrzymać. Więc to będą też ciekawe próby, dlatego że ta kamera jest całkiem mała i super się miewa. Teraz miałem niesamowitego laga. Obniżyłem się, pomimo że wieje. Nie jest łatwo tutaj latać, bo wieje. I co się dzieje oprócz tego, że wieje? Ano fakt, że jak obniżę troszkę loty, to wizja mi laguje. Ale dajemy radę. Tutaj między drzewami tak. Tu do przodu. Teraz widzimy, jak to GoPro pracuje. No i to jest wszystko na dzisiaj.
Porównamy sobie materiały. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii, bo jest super materiał do wyciągnięcia wniosków. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego i przenosimy się do studia latającej kawki. Słuchajcie, to już jest kolejna sesja, gdzie latam z jedną i drugą kamerą. Były sesje, gdzie latałem równolegle na dronie sześciocalowym i mogę powiedzieć, w zależności od tego, czego potrzebujemy, prawda? Bo action jest w tym momencie bardziej uniwersalna. Po zmroku, w słabszym świetle da nam więcej. To samo, jeżeli chodzi o vlogi. Ta kamera jest trochę lepsza, ma większy sensor. Natomiast jeżeli chodzi o pełne oświetlenie, stabilizację, odwzorowanie kolorów. Zwróćcie uwagę też na głębię, na drugi plan, jak zachowuje się GoPro, jak zachowuje się Action 4. Ja bym powiedział, że wcale nie ma tutaj jasnego zwycięzcy, więc wybierając kamerę musimy wziąć pod uwagę cały kompleks czynników. Nie tylko to, że jest lepszy sensor, ale na przykład jak współpracuje kamera z filtrami ND, jak w tych warunkach stabilizuje, jak w ogóle przebiega stabilizacja w Gyroflow, bo to są mega istotne i złożone tematy, więc wybierając kamerę powinniśmy sami podjąć decyzję. Trudno jest sugerować się kimś, bo jeżeli wybierzemy GoPro, a później wyjdziemy na miasto nakręcić vloga i będzie to niebieska godzina, no okaże się, że ten mały sensor nam nie domaga. Znowu Action 4, piątka zresztą podobnie, ma według moich doświadczeń kłopoty ze stabilizacją, jeżeli używamy filtrów ND. Słuchajcie, i to jest na pewno moja subiektywna opinia, czy do pełnego światła wybieram GoPro, natomiast Action wybieram na przykład do lotów wewnątrz pomieszczeń, tam gdzie jest słabsze oświetlenie, poranki, czy po zmroku, czy do vlogów również. Jest to mega trudne zadanie, żeby wybrać jedną kamerę, najlepiej mieć dwie. W tej chwili na szczęście te ceny nie są złe, bo używaną kamerę, na przykład Action 4, czy GoPro Hero 10, można już kupić naprawdę w niezłych pieniądzach. I to są już kwoty nawet poniżej 1000 zł, jeżeli znajdziemy fajną okazję. Więc każdy powinien wybrać kamerę według siebie, moim zdaniem. Jest wiele czynników, które o tym decydują, ale jesteście w stanie też sobie tutaj na bazie tego typu filmów. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę wiele satysfakcji, zadowolenia i mega wrażeń z waszych lotów. A kwestia, którą kamerę wybierzemy, zawsze powinna być gdzieś na drugim czy trzecim miejscu, bo to my, nasze doświadczenia są jednak najważniejsze i najciekawsze. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Cześć! Thank you.